nie ukrywajmy, w całym spotkaniu mało sobie sytuacji Cracovia stworzyła. No, nie chcę w ogóle tak interesować ich grą, więc naszą. To znaczy, że po prostu z wyniku jesteśmy zadowoleni, mamy super puchara, idziemy dalej. Dla Ciebie początek sezonu bardzo udany, świetna asysta w tym spotkaniu przeciwko IFK Helsinki. Dzisiaj dwie bramki, była taka dodatkowa satysfakcja, że zdobyłeś te bramki przeciwko swojej byłej drużynie? A nie, no ja mówiłem, że ja miałem w Cracovii super czasy, no naprawdę. Ale po prostu nie interesuję się tym tą grą, że po prostu naprzeciwko Cracovii albo innym drużynom. Po prostu ja gram zawsze normalnie w każdym meczu z każdą drużyną, to znaczy, że po prostu od meczu do meczu. No. Ostatnie cztery spotkania na takim dosyć wysokim europejskim poziomie. Trudno było się dostosować do tego naszego polskiego hokeja? No właśnie to samo było w ostatnim sezonie tam z Cracovią, ale po tej Lidze Mistrzów, a myślę, że tutaj to samo, że te mecze na tą wyjeździe nie są takie łatwe, że aj ta całkowa ta droga do na przykład tam i do domu jest bardzo zmęczająca, to znaczy, że trochę czuć po prostu po pierwszym razie to zmęczenie i czasami to widać, no ale mówię, no mamy trochę wolne, no i rozpoczyna się regularna sezona, to znaczy, że musimy pracować w każdym meczu, na każdym treningu i tak dalej.